Miała zostać wyburzona, ale zaprotestowali mieszkańcy. Dzięki temu nie tylko zostanie na swoim miejscu, ale przejdzie gruntowny remont. Rozpoczęły się prace nad przywróceniem świetności zabytkowej na stawni bramowej w Bytomiu. Paweł Jędrusik. Prace przy nastawni trwają od kilku dni. Inwestycja, którą realizują Polskie Linie Kolejowe, ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Ładnie. No, tylko nie podoba mi się, że zapaskudzili część linii kolejowej ekranami akustycznymi. No. A sama nastawnia ważne miejsce dla Bytomia? Tak, nastawnia jest ważna. To dopiero początek prac, które będą kosztować 1 400 000 zł. Budynek zostanie gruntownie zmodernizowany, będzie też podświetlony. Pierwsze roboty obejmują elewację zewnętrzną obiektu. Konstrukcja stalowa zostanie oczyszczona i odmalowana. Wykonana będzie renowacja elewacji i dachu. Okna i drzwi zostaną wymienione na nowe. Prace remontowe będą prowadzone również we wnętrzu obiektu. Wykonawcą inwestycji jest firma POR SA, która prowadzi również prace związane z przebudową hali peronowej dworca PKP. Dla Bytomia obydwa obiekty mają duże znaczenie. Nastawnia bramowa została zbudowana w 1935 roku. Dzięki tutaj akcji bytomskich społeczników została ostatnio wpisana do rejestru zabytków, dzięki czemu udało się uratować tą nastawnię. Teraz PKP właśnie rozpoczęło remont tej nastawni. Składa się ona z dwóch części. Z dolnej, gdzie była to część warsztatowo-techniczna i część górnej, która zbudowana została w stylu streamline. Tam była właśnie nastawnicownia. Po zakończeniu remontu nastawnia nie będzie dostępna dla mieszkańców ze względów bezpieczeństwa, ponieważ tuż obok kursują pociągi.